Hej, witajcie na kanale Sypnie Planuję. Dzisiaj kilka niecodziennych pomysłów na zabawy podczas wieczornych kąpieli. Zapraszam do oglądania. Na pierwszym miejscu są świecące patyczki. Ja zakupiłam cały zestaw, taki z którego można zrobić okulary, kwiatki czy jakieś bransoletki. Wiedziałam, że mój synek będzie zachwycony, dlatego zaplanowałam odpowiednio dłuższą kąpiel. Niestety nawet po godzinie nie chciał z niej zrezygnować. Zresztą sami zobaczcie. Adaś, uwaga! Uwaga! Wow! Wow! Rokiem, rokiem, tak, rokiem, tak, ciotki. Dla nas najlepsze było przymrużone światło, takie, przy którym Adaś mógł widzieć siebie i to, co robi. Kolejna propozycja to gąbeczki w kapsułkach. Ta zabawa została mi polecona przez znajomą i nie oparłam się chęci spróbowania tego. Zakupiłam zestaw kapsułek i jak widzicie, można je otworzyć i rozwinąć małe gąbeczki w kształcie zwierzątek. Lub też, tak jak zaleca producent, włożyć je do ciepłej wody i poczekać, aż kapsułka się rozpuści. Gąbeczki również dają super zabawę. Można uczyć się kolorów zwierzątek i świetnie przyklejają się do krawędzi wanny. Koń. Koń. Ja dla urozmaicenia dodałam jeszcze większe gąbeczki, takie, które mieliśmy używać do zabawy z farbami. W związku z tym, że są jeszcze nowe i nieużywane, to pomyślałam, że będziemy je wykorzystywać w wannie, aż się znudzą. Sypiemy ryba, sypiemy. Ryba. Trzecia propozycja to rosnące kuleczki. Mój synek doskonale je zna, gdyż przez całe lato bawił się nimi w basenach w ogrodzie. Zimą postanowiłam przenieść tą zabawę do wanny. Kuleczki można kupić w różnych rozmiarach. Ja wybieram te największe, gdyż uważam, że są najfajniejsze do zabawy. Jeżeli chodzi o te malutkie, to na pewno nie włożyłabym ich do wanny, gdyż ciężko byłoby je później wyłowić. A zabawy jest co niemiara, bo tak jak widzicie, można wrzucać kuleczki do wody, tak jak kamyki do kałuży, czy też próbować je złapać pod wodą. Naprawdę dużo zabawy i śmiechu co niemiara. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Dziękuję za oglądanie. A jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie prześlijcie go znajomym. Do zobaczenia, pa pa! Hej!